Platforma MySales została zaprojektowana w taki sposób, abyś miał możliwość dostosowania jej do własnych potrzeb maksymalnie elastycznie. Aby dostosować platformę MySales, wystarczy wejść w dział ustawienia i zdefiniować wszystkie elementy platformy. Jak widzisz, zostały one podzielone na ustawienia, narzędzia, słowniki, integrację z Freshmail, integrację z Dropbox, moduł pracowników, koszty i ustawianie targetów i cel. Zacznijmy od edycji danych firmy. Wybieramy dane firmy i możemy wyedytować tutaj wszystkie dane firmy, które wprowadziliśmy w momencie rejestrowania systemu. Te dane widzisz są tutaj zapisane. Jedna istotna rzecz, nie możesz edytować adresu mailowego, na który zostało utworzone konto. Ten adres jest przypisany niezmiennie. Logo, które powinieneś wstawić jako logo swojej firmy, które będzie drukowane na fakturach i innych dokumentach, powinno być w przedziale od 100 do 400 pikseli wysokość i szerokość. Grafika niedostosowana do tych wymiarów nie będzie wgrana do systemu. Ustawienia kas. W MySales zaproponowaliśmy domyślnie dwie kasy, kasa 1 i kasa 2. Kasa 1 jest domyślnie w walucie w złotówkach, kasa numer 2 w walucie w euro. Dlaczego kilka kas? Dlatego, że przeliczanie po różnych kursach, nie wiadomo czy przeliczać stan kasy zgodnie z kursem porannym czy z kursem popołudniowym. W ustawieniach kas widzimy domyślnie ustawione dwie kasy, kasa 1, która jest wyrażona w złotych i kasa 2, która jest wyrażona w walucie euro. Wszystkie środki pieniężne, które gromadzisz w kasie w różnych walutach, powinieneś oznaczyć innej kasie, aby zachować odpowiedni kurs do przeliczenia później tych walut. Aby dodać kolejną kasę, klikniemy przycisk Dodaj. Możemy dodać kolejną kasę, przykład kasa 3 i wybrać walutę, w jakiej będziemy przechowywać w niej nasze środki pieniężne. Tych walut liczy tutaj dużo. Myślę, że na potrzeby każdej firmy wystarczy. Możemy określić stan początkowy kasy oraz stan obecny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że już jakąś działalność biznesową prowadzisz, więc stan kasy może już jakieś pieniądze zawierać. W związku z powyższym możesz już jakąś wartość tutaj sobie przyjąć. Oczywiście przy definiowaniu na początku stan kasy początkowy i obecny będzie identyczny. Klikamy zapisz i nowa kasa została dodana. Mamy dodaną walutę i stan środków pieniężnych. Aby edytować kasę, którą już mamy, wystarczy wyświetlić tę kasę i kliknąć przycisk edytuj i możemy zmieniać dowolnie wartości. Ustawienia banków służą nam do tego, aby określić stan obecny, stan początkowy środków pieniężnych na koncie bankowym, a więc narzędzie bardzo podobne do ustawienia kas. Stoi jedną różnicą, że w przypadku banku możemy sobie zdefiniować numer konta. Oczywiście wszystko odbywa się poprzez polecenie edytu. Aby dodać nowy bank, wybieramy przycisk Dodaj, następnie wpisujemy jego nazwę, wpisujemy numer konta, określamy stan początkowy i stan obecny. Kolejny bank został dodany do naszej listy. To ważne w momencie, kiedy wystawiasz faktury bądź definiujesz przypisany konkretnie numer konta bankowego dla konkretnego klienta. Możesz sobie dodać tutaj każdy kolejny bank i później na fakturze wybierasz, aby konkretną nazwę banku i automatycznie numer zostanie pobrany i dodany na dokumencie sprzedażowym. Mamy jeszcze jedno bardzo proste, podstawowe ustawienie. Są to ustawienia targetu firmy. Szczegółowe ustawienia targetów i celów mamy w tym miejscu, natomiast w tych ustawieniach targetu firmy sprawdzamy jedynie, od czego ma być liczony target firmy. Domyślnie mamy ustawione sprzedaży, ale możemy także liczyć target firmy od kontraktu.